chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. W tym roku grudniowe święta odbywają się dwa razy. Jedne pod koniec miesiąca z Kevinem na Polsacie i obowiązkowym myciem okien, a drugie na samym początku, organizowane przez CD Projekt Red. Wydaje się, że na grę od Redów czekał cały świat i nawet dzieci w Etiopii zapytane o trzy najważniejsze marzenia wymienią dwa obiady i cyberpunka. Gra przez ostatnie dwa lata zbudowała ogromny hype i na tę chwilę możemy śmiało powiedzieć, że padła jego ofiarą. Premiera przenoszona z kwietnia na wrzesień, następnie na listopad, by ostatecznie wyjść na początku grudnia, ewidentnie wskazywała na problemy w produkcji i potrzebę znacznie dłuższego czasu niż podawały materiały reklamowe. Jak zwykle huby gamingowego dziennikarstwa też miały swój udział w tej całej tragedii, a wspominając o nich, nie mógłbym nie pogratulować doktorowi Ackmanowi awansu w Naughty Dog i zgarnięcia przez The Last of Us 2 nagrody w każdej kategorii poza dwiema na The Last of Us Game Awards. Tak absolutnie szczerze, to do Druckmanna nic nie mam. Zasłużył sobie na swój sukces. To ostatecznie nie jego wina, że krytyków fascynują infantylne historie. Z kolei samo The Game Awards coraz mniej ma wspólnego z graczami, więc odcinek o tej imprezie zrobię tylko jeśli będę miał na to czas. Gdy większość graczy przed premierą zaciskała kciuki, by CDEP wypuścił dobrego i klimatycznego RPGa, żurnaliści i twitterowi bojówkarze żyli problemami wirtualnych postaci, które nawet jeszcze się nie narodziły. Lament podnosił się za każdym razem, gdy pojawił się nawet cień szansy, że uczucia osoby trans, homoseksualnej czy posiadającej dowolny inny kolor skóry niż biały mogłyby zostać urażone. Zaczęło się od oburzenia na marketingową eksploitację wcześniej wymienionych osób w grze, aż po zarzuty seksizmu i rasizmu. W pewnym momencie wkroczył nawet sam autor systemu, który jest czarny, lecz i on szybko dostał łatkę białego sympatyka. Dlatego pamiętaj, twitterowie wróżbici wiedzą co myślisz i znają twoje intencje, nawet gdy ty sam ich jeszcze nie znasz. Redzi z sypiącym się produktem w rękach uwijali się, by złożyć wszystko do kupy na czas, a jednocześnie musieli odpowiadać na absurdalne żądania progresywnych mediów. Jedyne co dobrego wyszło z całego zamieszania to luźny edytor postaci, który pozwala wybrać typ sylwetki i złożyć bohatera z elementów należących do obu płci. Cyberpunk jest jednym z niewielu systemów, w których taki zabieg ma sens i powinien zostać uwzględniony. Jednak po drodze z Cyberpunka zaczęły wypadać co ciekawsze funkcje i patrząc na stan gry po premierze, do którego jeszcze wrócę, wcale mnie to nie dziwi. Chyba najbardziej szkoda opcji biegania po ścianach, a także metra i kustomizacji pojazdów. Pozostaje mieć nadzieję, że za te 3-4 lata niektóre z tych opcji powrócą w wersji online. Jednak w bazowej grze już przy wrześniowym opóźnieniu twórcy powinni podjąć trudną decyzję o przesunięciu premiery na końcówkę 2021 roku. Niestety gry tworzone są dla pieniędzy i choć sami twórcy przyjęliby informacje o przenosinach z ulgą, to taka opcja najwidoczniej nie była możliwa. W międzyczasie wokół Redów ponownie pojawił się temat crunchu, czyli spędzania przez deweloperów więcej czasu na tworzeniu gry niż na absorpcji tlenu. Dla gamingowych mediów jest to temat numer jeden, bo będąc marketingową tubą dużych wydawców, coraz gorzej znają się na samych grach i nie reprezentują już interesów swoich czytelników. Za zwiększony czas pracy i stan gry w dniu premiery odpowiada kierownictwo. CD Projekt Red zapewne jest w stanie dostarczyć produkt, który odpowiada temu, co widzieliśmy na zapowiedziach, ale na pewno nie w terminach, które sobie narzucili. Jednak szanowane przez wielu graczy studio zaczęło popełniać błędy. I to nie tylko te techniczne. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że fan odpowiedzialny za słowo breathtaking, które praktycznie stało się hasłem reklamowym gry, został pominięty przez PR firmy. CDEP nie wydał mu gry. Pozostaje też wątpliwe, czy szpital dla dzieci wskazany przez tego gracza otrzymał obiecanego kokarta. Prawdopodobnie przez zawirowania z grą o nim zapomnieli. Lecz bez względu na powód nie wygląda to dobrze, szczególnie, że na całej akcji CD Projekt wizerunkowo bardzo zyskał. Natomiast w przedpremierowych recenzjach na dziennikarzy zostało nałożone bardzo rygorystyczne embargo, które m.in. zezwalało wyłącznie na użycie materiałów B-roll, czyli takich filmów, które przygotowało studio, najpewniej oczyszczonych z błędów, ukazujących atrakcyjny gameplay i dobrą jakość grafiki. Prościej mówiąc, CD Projekt Red chciałobyś uwierzył, że kupujesz grę, która działa i wygląda dobrze. Łatwiej zignorować w recenzji wzmiankę o wadach, gdy nie można zobaczyć, jak bardzo są poważne. To jest oszustwo. I tak jak pół roku temu krytykowałem za to Naughty Dog, tak tym samym standardom teraz podlega CDPR. Redzi zapewniali, że grę tworzą na PC i aktualną wtedy 8. generację konsol. Tymczasem Cyberpunk na PS4 i Xbox One przypomina bardziej GTA San Andreas.
Również dziennikarze postanowili kolejny raz udowodnić, jak bardzo bezużyteczną funkcję pełnią w branży dla przeciętnego gracza. Najpierw recenzentka GameSpotu, która dała grze niską, choć według mnie zaskakująco właściwą ocenę. Kobieta na jednym ze streamów przyznała się, że pominęła sporą część questów i nie korzystała z wielu mechanik zawartych w grze. To tylko kolejny przykład leniwego dziennikarstwa wykonywanego przez ludzi, którzy zapewne zawodowo woleliby zajmować się czymś innym, lecz odbili się od wyższych wymagań. Lub nie wiem, może jakichkolwiek wymagań. Fakt, że przyznana nota przypadkowo odzwierciedla aktualny stan gry, wskazuje tylko na to, że oceny wszystkich tytułów są mocno zawyżone. Jednak te kwestie poruszałem już w innym filmie. Z kolei na Metacritic możemy też zobaczyć falę pozytywnych ocen od krytyków, z czego wiele z nich to noty 100 na 100. Trudno powiedzieć, w co dokładnie grali ci dziennikarze i czy CD Projekt przypadkiem nie podesłał im jakiś ciasteczek z prośbą, by zjedli przynajmniej jedno w trakcie pisania tekstu. Recenzenci często uciekają od odpowiedzialności za swoje artykuły, mówiąc, że recenzja jest wyłącznie wyrażeniem opinii, a zatem jest i musi być subiektywna. W takim razie, skoro jest czysto subiektywna, nie różni się wartością od tego, co o grze sądzi twój kumpel, a także jego świnka morska. Można z łatwością wyrazić swoją opinię o produkcie, mając na uwadze jego przydatność dla użytkowników, którzy znajdują się w jego targecie. Odwiedzając Metacritic, od razu widać, komu zabrakło odwagi, by ocenić Cyberpunka niżej, a tym samym zgodnie ze stanem technicznym. I choć jest spora szansa, że Redzi zoptymalizują grę i naprawią błędy, to jednak recenzji powinien podlegać produkt, a nie obietnicy dewelopera. Tak samo o No Man's Sky dziś można powiedzieć, że to dobra gra, jednak nie zmienia to faktu, że w dniu premiery zawierała więcej linijek kłamstw niż kodu i tylko sroga krytyka zmobilizowała studio do realizacji złożonych obietnic. CD Projekt Red nie do końca poradziło sobie też z wysyłką fizycznych wersji gry. Wiele osób otrzymało swoje edycje w czwartek i dopiero po aktywowaniu kodu mogło rozpocząć ściąganie gry. Natomiast każdy, kto zakupił wersję elektroniczną, mógł pobrać pliki wcześniej, rozpoczynając przygodę z Cyberpunkiem w środę o północy. Jeśli gra miała być dostępna od pierwszych minut czwartku, dobrze by było, gdyby wszyscy gracze otrzymali swoje zamówienia dzień wcześniej. To niestety kolejny przykład, że wierni fani często traktowani są po macoszemu i otrzymują tylko to, za co zapłacili. Na szczęście dodatki w wersji kolekcjonerskiej wyróżniają się bardzo dobrą jakością. Już samo opakowanie robi wrażenie. Pudełko z grą oddziela przezroczysta folia z podpisami zespołu, co daje przesyłce bardziej spersonalizowany charakter. Gadżety zostały starannie wykonane, a załączony artbook cieszy oko. Jednak najlepsze wrażenie robi figurka. Ma dużo dopracowanych detali i w dotyku daje wrażenie, że została zrobiona z jakościowych materiałów. Spodziewałem się czegoś bardziej gumowego i niechlujnych śladów po zgrzewach, jednak nic takiego nie zauważyłem. Choć cena była wysoka, to w tym przypadku Redzi postarali się, by nabywca nie żałował takiego zakupu. I tak, tę jak i każdą inną grę kupiłem za swoje, dzięki czemu nie muszę później wymyślać sposobów na podlizanie się wydawcy i przekonania swoich widzów do zakupu. Przechodząc jednak do samego Cyberpunka, choć gra mi się w niego dobrze, to nie czuję, bym mógł go jeszcze ocenić jako całość. I to z dwóch powodów. Pierwszym jest jego stan techniczny. Całe szczęście grę mam na gogu, gdyż daje to możliwość odpalenia jej bezpośrednio z pliku. Launcher niestety wywala tytuł, zanim jeszcze pojawi się intro. 5 pierwszych godzin rozgrywki dało w rezultacie ponad 20 crashy, z czego 1/3 wymagała twardego resetu kompa. Co ciekawe, Cyberpunk może nie taki piękny, ale radził sobie znacznie lepiej na GeForce 970 GTX niż na 2070 RTX. Z taką różnicą, że na kompie ze słabszą kartą jest Windows 10, gdy na moim głównym sprzęcie dalej korzystam z 7. Natomiast drugim powodem unikania wczesnej recenzji CPK jest fakt, że od pierwszych minut gry, podobnie jak w Skyrimie, moja postać sunie po podłodze, zbierając wszystko, co da się zmieścić do plecaka, a także zaczepiając każdego NPC-a, który wykaże chęć interakcji. Tych jednak jest niewiele, bo poruszając się po Night City, miałem wrażenie, że po mapie latam na noclipie. Przez naszą postać przechodnie w dziwny sposób przenikają i tylko czasem zwracają nam uwagę, żebyśmy uważali, jak chodzimy. Czasem też pojawia się prompt, aby kogoś zagadnąć, a wtedy głos wydobywa się gdzieś z wnętrza postaci, jednak jej twarz pozostaje nieruchoma. Może nie czułbym się pewnie, gdyby Night City było przemianowane na miasto brzuchomówców, ale dużo łatwiej byłoby mi zrozumieć dziwne zachowanie jego mieszkańców. Cyberpunk oszczędza pamięć w ten sam sposób co Wiedźmin, renderując tylko to, co pokazywane jest na ekranie. Jednak w CPK-u, obracając widok w publicznym miejscu o 360 stopni, zobaczymy zupełnie innych ludzi niż tych, których widzieliśmy jeszcze przed momentem. W grze pełno jest drobnych błędów, jednak zebrane razem i połączone z doświadczeniem z rozgrywki sprawiają, że gra jako całość może rozczarować. Szczególnie tych, którzy spodziewali się, że Redzi wypuszczą na rynek mesjasza gamingu. Po optymalizacji i zbalansowaniu rozgrywki możemy się też spodziewać, że tytuł będzie oferował
dawał nam różne rodzaje użytecznych buildów. Dziś jednak po sieci krążą filmy, jak osiągnąć potężne obrażenia z krytyków, nie opuszczając nawet samouczka. Z kolei ja wybrałem ścieżkę Netrunnera i podobnie dla niego udało mi się znaleźć mały exploit, w którym reload gry resetuje wartość otrzymywanego expa. Dzięki temu możemy hakować te same sprzęty i postaci wielokrotnie, szybko wbijając maksymalny poziom skilla. Niestety w grze jest też sporo innych oznak niedopracowania. Zacinające się postaci i zawieszające konwersacje, przenikanie przez tekstury, brak przycisku użycia na obiektach, które powinny posiadać opcję interakcji. Gdy coś przeskrobiemy, policja zamiast przyjechać lub przylecieć na miejsce, magicznie pojawia się koło naszego bohatera. AI często głupieje i już większe wyzwanie stawia chomik postawiony na klawiaturze w rozgrywce online niż NPC w Cyberpunku. Interfejs jest pogmatwany, suwaki często same się resetują, więc trzeba ponownie scrollować listę w dół. Save'y nazywane są automatycznie, a zapisy ze wszystkich rozgrywek wrzucane są do jednej listy, zamiast dzielić się na utworzone postaci. Nasz bohater domyślnie cały czas biega, ale słyszałem, że opcja chodu ma się pojawić w kolejnych aktualizacjach. Natomiast sterowanie pojazdami jest tragiczne. Na PC czułość myszy trzeba zmniejszyć do minimum, jednak nie można tego samego zrobić z klawiszami. Zabiera to przyjemność z jazdy, a szkoda, bo ktoś się nad tymi modelami i ich dźwiękiem bardzo napracował. To samo dotyczy motocykli. Widok z baku jest zgodny z rzeczywistym, a zegary zostały zrobione świetnie, choć czasem przekłamują liczbę obrotów w stosunku do aktualnej prędkości. Jazda na wprost jest super, ale w motocyklach największą przyjemność czerpie się z pokonywanych zakrętów. Tutaj jednak reakcja maszyny jest zbyt mocna na wciśnięty przycisk i w efekcie jeździ się po kwadracie. Rozczarowanie pojawia się również, gdy dochodzi do zderzenia. Raz w aucie udało mi się zrobić jakieś wgniecenia, a nawet pojawił się ogień nad jednym z kół. Natomiast na motocykl zderzenia nie mają żadnego efektu, a przynajmniej żadnego nie zauważyłem. Co by wskazywało, że w tej kategorii pojazdu jesteśmy nieśmiertelni. I choć jest to marzenie każdego motocyklisty, to jednak od takiej gry oczekiwałbym chociaż udawanego realizmu. Fabularnie jest kilka potknięć, ale o nich opowiem w pełnym filmie o Cyberpunku. Mimo wszystko postacie są ciekawe, fabuła wciągająca do tego stopnia, że nie miałem ochoty grać i jednocześnie oglądać jakiegoś serialu z Netflixa. Estetycznie i graficznie Cyberpunk prezentuje się w mojej ocenie dobrze. Natomiast gameplayowo w pierwszym kontakcie przypomina tanią podróbkę, która chce się wynieść na hypie innej gry o podobnym tytule. Jednak grając trochę dłużej, zauważamy kompleksowość postaci, ciekawie zagęszczający się plot, a także dobry poziom gry aktorskiej, przynajmniej w oryginale, bo tylko taką wersję sprawdziłem. Misje w otwartym świecie przypominają te z Red Dead Redemption. Są uzależniające, pozwalają na wykorzystanie każdej możliwej klasy, ale jednocześnie nie są silnie sfabularyzowane. Te, które rozegrałem, polegały na eliminacji grupy przeciwników lub znalezieniu konkretnego przedmiotu. Dodatkowo rozgrywkę urozmaicają elementy parkouru. W mieście można znaleźć sporo przydatnych zasobów, jednak trzeba mieć oczy otwarte i sporo się nawspinać. Co ciekawe, nawet pomimo wielu niedoróbek i kraszy, wciąż pojawia się u mnie chęć, by grać dalej. Dlatego łatwo jest sobie wyobrazić, o ile lepszy byłby odbiór tego tytułu, gdyby został dopracowany. Jednak to wymaga czasu, a pierwsze wrażenia z zawartości premierowej bardziej kojarzą się ze słowem rozczarowanie niż zachwyt. Cyberpunk 2077 10 grudnia wyszedł w fazie Early Access i tak go powinniśmy traktować. Śmiało do niego można wrócić za pół roku lub czekać na newsy o większych poprawkach. Tutaj też liczę, że CD Projekt uzupełni i rozbuduje istniejące funkcje, jak na przykład kreator postaci, który jak na RPGa oferuje bardzo ograniczone możliwości. Jednak są to w dalszym ciągu pierwsze wrażenia, które są bardziej dodatkiem do materiału o tym, jak Redzi poradzili sobie z premierą gry. Pełny materiał o Cyberpunku jeszcze się pojawi, ale to w momencie, gdy skończę fabułę. Dzisiaj na razie to tyle. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogryzków. Jeszcze jeden mały update. W momencie, kiedy składałem ten odcinek, CD Projekt wystosowało oświadczenie. Przeprosili za brak materiałów z poprzedniej generacji konsol, mimo że to było ich świadome działanie. W ciągu najbliższego tygodnia ma się pojawić kolejny patch, a potem dwie duże paczki w styczniu i lutym. Poprawki mają dotyczyć wersji konsolowych, choć w postscriptum wspomnieli, że pecetowcy też otrzymają swoje aktualizacje. Na koniec zaoferowali pomoc tym, którzy będą chcieli oddać grę i odzyskać swoje pieniądze. Do 21 grudnia można kontaktować się z nimi bezpośrednio na specjalnego maila. Przeprosiny wiele nie zmieniają. To nie jest dobre, gdy firma kieruje się zasadą, że lepiej jest przepraszać niż pytać o pozwolenie. Gdyby przed premierą wydało
się, jak działa cyberpunk na poprzedniej generacji, a raczej jak nie działa, CDEP straciłby znacznie więcej. Kajanie się i oddawanie kasy tym, którzy o to poproszą, jest dużo tańszym rozwiązaniem. W opinii publicznej pozostało wrażenie, że gra została wydana na wiele platform, a nie tylko na PC i najnowszą generację konsol. Choć zrobili więcej niż w takiej sytuacji zrobiłaby Bethesda, takie zwodzenie fanów nie zachęca do zaufania firmie w przyszłości. Ale wystarczy już o korpo. Standardowo, jeśli chcesz wesprzeć ogryski, to w przycisk z subskrypcją i łapką w górę czeka na ciebie pod filmem. Natomiast jeśli materiał ci się nie podobał, to łapka w dół jest zaraz obok. Daj znać w komentarzu, co ty sądzisz o ukrywaniu przez CD Projekt stanu gry, a także podziel się, czy grałeś już w Cyberpunka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.